Wszyscy mieliśmy wrażenie, że Tadzik jest tutaj takim wybijającym się ogniwem w twojej, nie tylko w twojej drużynie, ale w ogóle w tych odcinkach na żywo. Czy czujesz, że faktycznie on jest jednym z tych, który jest najbliżej zwycięstwa? Wiesz co, ja myślę sobie o tych artystach, o tych wokalistach. Nie do końca pod względem, kto wygra ten program, bo tak naprawdę koniec końców to, kto wygra ten program, tak jak nam pokazuje przeszłość, to nie jest do końca ważne. To, co jest ważne, to to, czy po tym programie ten ktoś będzie u nas w duszy, w sercu grał na YouTubie, Spotify, whatever, czy nie. I myślę, że tak Dzik jest taką osobą, ale to nie jest jedyna osoba w mojej grupie, która myślę, że porusza i to jest Staś, ale to też jest Sonia i jeszcze kilka innych osób z innych grup, więc kurczę, no. Ciężko będziecie mieć, ciężko. Zresztą widzowie też. Ciężko i fajnie, no bo jednak to wszystko jest bardzo przyjemne, bardzo przyjemnie się tego słucha i aż serce rośnie, kiedy się patrzy na młodych ludzi tak zdolnych i tak świetnie sobie radzących. Ja mam pod wielkim wrażeniem, jak oni sobie radzą ze stresem, bo to ogromne wydarzenie. Telewizja, światła, ludzie, ktoś pospiesza. I oni sobie w większości świetnie poradzili z tym stresem, więc naprawdę chapeau bas.